Piękna polska złota jesień trwa. Właściwie okres już zimowy się zaczął, bo już czas zmieniony. Ja nie wiem, chyba na ostatnią taką przejażdżkę się wybieram. To mamy 7 listopada dzisiaj. Roku pańskiego 2019. No i wybieram się. Teraz mamy południe, no to więc daleko się nie wybiorę, więc taką osadę wczoraj namierzyłem. Bolków. Zamierzam się do niej udać, bo jeszcze tam nigdy nie byłem. Ostatnio udaję się właśnie w takie miejsca, gdzie nie byłem. No już minąłem Trzeszczyn. Teraz jadę przez Stanów. W zasadzie nie wiem, jak to się mówi, chyba przez Stanowo. Tak się mówi. No i jedziemy dalej już na ulicę Dobieszczyn, do Dobieszczyna, tam skręcę w lewo. No i udam się, proszę was, już do tego Bolkowa. No w tym Bolkowie ponoć jest taki ośrodek edukacyjno-przyrodniczy. Może go przynajmniej z zewnątrz zobaczę, jak on wygląda. A w lecie może innym razem się wybiorę, żeby tam go zwiedzić, bo ponoć jest tam prowadzona edukacja, uświadamianie młodzieży, lekcje, prelekcje i tak dalej, jak w takim ośrodku. Aby zbudować ludziom świadomość o ochronie przyrody. No i to tyle na razie. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi. Dojeżdżamy już do słynnej krzyżówki skręcającej w lewo na Zalesie. Tu oczywiście po prawo jakiś parking jest. Ale my nie będziemy jechali przez Zalesie. Tylko pojedziemy przez Dobieszczyn. Łatwiejsza droga tam jest. Oczywiście na mój rower. Na mój rower, który jeździ przede wszystkim po powierzchniach płaskich. Także za Zalesiem skręcimy w lewo. Już przed krzyżówką. Jak mówiłem, nie jechaliśmy przez Zalesie. Tylko na północ udaliśmy się przez Dobieszczyn. Omijając tą trochę nieciekawą na Zalesie drogą później tam, po tych piachach. No i trochę w kółko pojedziemy, ale przynajmniej asfaltem. Także skręcimy zaraz w lewo. Już niedaleko. No i taka droga, powiedzmy asfalt niepełny, bo jakaś krzemionka, ale równy. I bita droga. I tak aż dojedziemy tam. No mamy jakieś 8 km jeszcze do tego Bolkowa. Wolków. No jedziemy tą asfaltokrzemionką, ale równą. Wąską, bo wąską, ale przynajmniej dobrze się jedzie. Tak ona się tam ciągnie. No to niebawem będziemy. Już jeszcze 5 km. Droga z garbami. Tu znak stał, że będą garby. Nierówna ta droga, górki. Chciałem jeszcze powiedzieć, że cały czas jedziemy do tego Bolkowa przez jak to powiedzieć, to jest park narodowy, to jest, okrążamy jezioro Świdwie i to z południowej strony tego jeziora jest ten Bolków, także cały czas jedziemy przez tu dziewicze tereny. A że asfalt jest super. Cały czas taki asfalcik, jaki jest, jak widać. No i ta nasza Polska, piękna, złota, jesienna pogoda. Na razie nie pada, ma dzisiaj prawdopodobnie nie padać. Ale to prawdopodobnie, może pokropić. Może w ogóle nie będzie, oby tak było. Dobra, do Bolkowa. Ta droga prowadzi do Solca tam dalej, ale my, jak widzę tutaj na mapce, skręcimy zaraz w lewo, prawda? No, jesteśmy w tym Solcu. Kiedy tu byłem, tu na prawo jest jeziorko stoleckie, trochę nakręcę tu.
O, jezioro Stolsko. Już tu byłem kiedyś. A my skręcimy ostro w lewo. Do tego Bulkowa. Tu remontowali ten kościółek kiedyś. Pamiętam, byliśmy. Jeszcze go nie wyremontowali, widzę. Dzwonnicę mieli remontować. No, skręcamy w lewo. Gmina dobra. Dobra jest ta gmina, dobra. Nie wiem, jaka to będzie droga, ale chyba trochę nieciekawa. No, teren szuwarowo-bagienny. No cóż, to są tereny Świdwińskiego jeziora, prawda? No niestety taka droga będzie, ale to tylko 3 km. Zaraz będziemy w samej wsi. No i tyle w temacie. Jedziemy. Boisko piękne. Zrobili z wiatrakami, z oświetleniem na bezprądowym. Dobre, dobre. Tak teraz robią. Dobra, jedźmy. Pola. Wiatr się zerwał. Ale taki niemocny. A tu bita droga. Drzewa powyginane jakieś. Ciekawe. No i pola. A tam dalej gdzieś ta wiocha. Prawdopodobnie mogłem jakąś inną drogą dojechać, ale na chipcika wczoraj tak wyznaczyłem trasę. Spontan, jak ja to mówię. Jak to młodzi mówią. Pełen spontan. Mogłem wejść na Google Maps, tym ludzikiem pochodzić i bym wiedział, że to jest zbita. Bym 2 km może nadłożył więcej, ale bym sobie jechał asfalcikiem. Chyba, że tam nie ma asfaltu. Ale to zobaczymy niedługo. No i tu cały czas rezerwat przyrody. O. Rezerwat przyrody. Jest tablica, nie wiem czy to widać, bo ona się obaliła. Nikt tego nie dotyka. Świdwie. O. Tu tablica. Tablica, co obowiązuje. Z tego co pamiętam, to ścisłe tu dobre. Napiję się wody, jadę dalej. Stało 0,5 km, a tu zabudowań nie widzę. No, droga jest, na pewno prowadzi do Bulkowa, ale zabudowań nie widać. Droga nieutwardzona już w tej chwili. Równa jest, ale zabudowań nie widzę. No i co, jesteśmy. Jest jakieś zabudowanie. Ale co to jest? Jakiś domek prywatny. Albo to to jest. No musi być to jest. Tak, tu jest. Dotarliśmy. Głęboko ukryte. Ale dotarliśmy. Poczytamy sobie. Już wchodzić to nie będziemy. Chociaż zobaczymy. No fajnie. Jezioro Świdwie. Jezioro Bulkowskie.
No to kiedyś głębiej to zwiedzimy. Łęgi. Kiedyś przejeżdżałem przez te Łęgi. Fajne. No, kiedyś tu się zwiedzimy to. Fajny ośrodeczek. Proszę bardzo, ptaki drapieżne. Pięknie mają zrobione to. Tylko reklamy im robić. Tu można sobie siąść, coś zjeść. Tak dalej, ognisko. No. Pewnie fajne rzeczy są tam. Ale to już w lecie się wybierzemy. Zobaczymy kiedy to jest otwarte. Tej żadnej tabliczki nie widzę od kiedy. Pewnie telefonicznie się człowiek umawia. Studnia. No. Dobrze. Dojechaliśmy i wracamy. No jak mówiłem, popołudniowa przejażdżka. Tam jeszcze jakaś tablica jest. Zobaczymy, co to za tablica. Rezerwat przyrody Świdwie. Tak. Prawem chroniony. Oczywiście. Fajne. Dobra, wracamy. Tyle w temacie. Dzisiaj Bolkowa.
jestem w Stolcu, teraz już przebrnąłem przez tą drogę utwardzoną i nieutwardzoną. Jestem tu przy takim majątku, który miał być kiedyś pięknym pałacykiem w Stolcu, ale niestety nic z tym nie zrobił. Chyba właściciel jeszcze ma to, bo widzę bramka pomalowana, ale tu bramy nie wstawił. Jego sprawa, my jedziemy do domku. Napiję się i w drogę. Wyjeżdżamy ze Stolca. Jest godzina 13:45. Gdzie mieliśmy być, to byliśmy. No i wracamy już. Chciałem naokoło jechać, ale zdecydowałem, że jednak nie. Pojadę jednak znaną ścieżką. Nie będę tutaj odkrywał na nowo, bo mogłem naokoło jechać jeszcze z drugiej strony Stolca, wrócić tam stroną niemiecką, ale to za mało czasu. Wrócę po prostu do domku tą samą drogą. A przejażdżka, jak to przejażdżka, zawsze to ruch. Także ruszajmy na wycieczki. Gdziekolwiek upatrzmy sobie jakąś miejscowość i ruszajmy. Nie bądźmy ciepłą kluchą. No, jesteśmy już w Stanowie przy rzece Gunica. Teraz się napiję, ostatnie krople, które mam, wypiję i jedziemy już do Polic. Jeszcze wyczyszczę później rowerek i do domku. A jeszcze coś powiem pewnie.
No i trzeszczyn mamy, tak jak widzieliście na tych szybkich obrotach. No i trzeszczyn za chwilę domy. A tu ktoś się ładnie wybudował. No. Fajny. Krystian, wszystko na te tematy. Reklamuje się nawet. Może i tak. A może nie, nie wiem. Ale się rozbudowuje trzeszczyn, widać. Tu nowe. Dobrze, dalej, jedziemy dalej. No i zakończyliśmy wycieczkę do Wolkowa. No, cele wycieczki osiągnęliśmy, teraz poczyścimy rowerek. No i że tak powiem, zakończymy. Nie wiem, czy to ostatnia wycieczka, chyba że będzie pogoda, to jeszcze się gdzieś wybiorę, ale na tę chwilę to w tej chwili jeszcze nie wiem. No a teraz poczyszczę łańcuszek, wszystko co ruchome. Ostatnio padało, także trzeba to wszystko zwalić i nasmarować łańcuch. A do tego nadają się, no właśnie te chusteczki Dada z Biedronki. Czyszczą wyśmienicie łańcuszek, w ogóle całą ramę. Tanie są. Co tu dużo mówić, polecam. No i do następnej wycieczki. Zrobiłem jakieś... By was nie skłamać, czy to będzie widać, nie wiem. Zrobię cień. A tak jak widać. 55,8, stało jeszcze 800 metrów do domu. No to czyścimy z błota, bo widzę, że zabrudzony jest ostro. Błoto wszędzie. Czarny łańcuch powinien błyszczeć, srebrny, no ale to ostatnio nieciekawa pogoda była. No i co? Polecam wycieczki rowerowe. Ruch to zdrowie. Także zapraszam. Do następnego razu. No i żeby nie być głosownym, powiem. O, tak wygląda rowerek po czyszczeniu. Trwało to dosłownie 5 minut. Łańcuszek czyściutki. Rowerek czyściutki. Chusteczki Dada. Mogę zareklamować. No i jedziemy do domu.